14. rajd akcji katolickiej odbył się 9 czerwca w Beskidach. Meta rajdu znajdowała się na Magórce Wilkowickiej, a gospodarzami byli członkowie parafialnego oddziału akcji katolickiej w Wilkowicach. Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich diecezji bielsko-żywieckiej Irena Olma podkreśla, że w rajdzie uczestniczyła liczna grupa dzieci z Chałcnowa oraz dwie siostry, zakonne członkowie klubu seniora z Aleksandrowic oraz wiele innych osób kochających górskie wędrówki. Liturgię i całe spotkanie uświetniła orkiestra Dęta z Wilkowic. W schronisku wszyscy mogli się posilić grochówką i kwaśnicą, a na deser panie z Wilkowic częstowały domowym ciastem. Odbył się konkurs wiedzy pod tytułem Związki błogosławionego Jana Pawła II z Beskidem Małym oraz o gminie Wilkowice.